Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabiorę was na wiśnie, bo już się zaczęło rwanie. I także tak idziemy. Nierówno mi się dojrzewają te wiśnie bardzo. Jak widzicie, tam przechodziliśmy przed chwilą, to były takie jeszcze pół na pół, tu są jeszcze czerwone, niedojrzałe, a znowu niektóre drzewa, tak jak tutaj czy tam dalej jeszcze pójdziemy, to już są gotowe do rwania. I to jest takie więcej przebierania niż rwania. No tutaj trochę tylko żeśmy obrywali i tutaj jeszcze są zaczerwone te wiśnie, niestety trzeba trochę poczekać. Ale już zawsze coś tam i pójdzie. A w tym roku jest dużo. Jabłek też tak patrzę, że jest bardzo dużo. No to dobrze, byleby tylko cena była. Nawet w tym roku są śliwki oblepione. O, zobaczcie, tutaj topki, tu węgiereczka jedna jest taka wsadzona w środek, jest pełno tego towaru. Dobrze, byleby tylko była cena na to wszystko. No, także tak. Ogólnie już trzeci dzień mam rwania dzisiaj. No już przez te dwa dni nawet tutaj jest mało, cztery rządki raptem tych wiśni, a mało oberwałem znakiem tego dużo towaru. No, także tak gadam jak zawsze bez sensu. Miałem dwa filmy już dla was nagrane, ale ktoś mi komputer zastrajkował i niestety nie mogę ich wstawić. Jak się ogarnę z komputerem, to filmy się też pojawią. I także tak, trzeba jeszcze kompotów narobić i soku z wiśni, póki jeszcze są. O, widzicie, tu już są takie całe drzewa do rwania gotowe. Także to jest bardzo różnie w tym roku z tym dojrzewaniem. No, no to doszliśmy na miejsce. Czapkę rzucę na razie, bo kamera mam na łbie, to czapki się nie założy i jedziemy. Cena jak na razie jest w miarę, 2,20 u nas. To nie jest tak źle, w zeszłym roku po 1,70 zł oddawałem. Patrzyłem swój zeszycik, no to już jest 50 groszy więcej niż w tamtym roku. No i oby tak zostało. Jeszcze zawsze można mieć nadzieję, że będzie drożej. No, a u was jak tam? No to dobrze, to wszystko dobrze. Będę się starał coś nagrywać, bo dawno już nic nie wrzucałem. Ale nie miałem ani czasu, ani weny, żeby cokolwiek nagrać. A teraz mam trochę urlopu na te wiśnie, to coś tam się postaram skleić nowego na dniach. I także tak. A co u mnie słychać? A nic. Robota dom, robota dom, pole dom. Kupiłem sobie ostatnio nowy instrumencik. Nie będę zdradzał, co to jest, ale też kiedyś z nim nagram film. Taki fajny. Zawsze o takim marzyłem, mi się udało. Trafiłem go na giełdzie, Słomczynie. Za śmieszne pieniążki, tak naprawdę sprawny jest, działa wszystko. Także kiedyś tam wam pokażę, co to jest. No i cóż tu więcej gadać, jak zawsze nic. Bo pieprzu trochę głupot i zadowolony. No, no dobra. To tak, żyję. Cały czas zarobiony. Ale mówię, postaram się trochę nadrobić to filmami. Mam nadzieję, że tam was w gałęzie nie zaplątałem. Wiśni. No o, zobaczcie, tu wczoraj w tym rządku obok tyle obrywałem. Z takich małych drzew, to małe są drzewa jeszcze. Można powiedzieć, co raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, siedem. Tu jedną musiałem ominąć, bo za czerwone jeszcze. Osiem, dziewięć. 10, 11, 12, z 12 drzew, tak, tak, dobra, z 12 drzew było 150 kilo. No szału nie ma, ale jak na takie małe drzewa, mi się wydaje, że i tak nie jest najgorzej.
Tutaj trochę więcej będzie, ale też drzewa to już są, już trochę już tutaj mają, tylko ja ich dość mocno tnę, bo wąskie te rządki mam tutaj, później traktora nie mogę przejechać. Profesjonalne strachy porobione, oczywiście się wszystko zaczepiło. Jak się jeszcze szpaki nie przyzwyczaiły do płyt, to jest to nawet niezły sposób, bo latają te, odbijają się słońce od płyty i trochę te szpaki straszy. Tylko u mnie to już jest nie pierwszy rok i te szpaki już się po prostu przyzwyczaiły. A miałem powieszone te ptaki, zaraz wam pokażę, te latawce, strzębie, czy jak tam kto mówi, to się wszystko rozwaliło na tych wiatrach teraz. Już nawet tego nie ruszam, nie poprawiam, bo nie ma sensu, jak już się rwie, to odpukać. Na razie nie jest tych szpaków dużo w tym roku, także może nie będzie źle. No dobra, nie będę was zadręczał. Trzeba się brać za robotę, bo to nie są żarty. O, pokażę wam jeszcze folii, co tam u mnie rośnie. A rosną już i pomidory, i ogórki. Papryki w tym roku nie sadziłem, bo w zeszłym roku ona się nie udała. Chcę tu w ogóle otworzyć na oścież teraz te drzwi, bo jest strasznie gorąco. Ogórki ogólnie też tak jakieś się słaba odmiana w tym roku trafiła. Tak rosną, nie rosną. Jakby chciała, nie mogły, no jakieś już tam są. Pierwsze sztuki. Już tam parę słoików się zrobiło. I pomidorki już ładnie też. Trzy odmiany żeśmy wsadzili. Tu takie duże. Zajmę kamerę, wam pokażę. Tutaj takie duże. Podobno mają być nawet do 5 kilo. O, tu jeden się już zapala. Już chyba ze 2 czy ze 3. O, tu takie podwójne, fajne. Chyba ze 2 czy ze 3 zerwaliśmy. A tam są malinowe od końca jeszcze. Ładnie to idzie, nawet na razie nie mogę narzekać. Wysokie są, bo pod sam czubek dochodzą. To może coś tam się wreszcie uratuje. W zeszłym roku one rosły, rosły i tak strasznie gniły. Chociaż już, o zobaczcie, tu też już plamy na nich są. Wychodzi na to, że będzie to samo. O, nawet na tym wielkim takie plamy. No może nie będzie źle. Muszę im jeszcze tylko poodcinać liście z dołu, bo jak się podlewa, to liście się oblewają i o, widzicie, tutaj już cały krzak zaczyna chorować. Bo ogórki i pomidory ogólnie nie lubią, jak się leje po liściach. To trochę tutaj poobcinam, dorobię miedzianu, opryskam miedzianem, żeby grzyb dalej nie wchodził. No i tyle to planów moich na teraz. Także nie będę was zanudzał, widzimy się w następnych odcinkach. O, jeszcze tutaj zamkniemy od razu. Pomożecie mi zamknąć folię. Co ja mówię, otworzyć. Na razie mam takie zapięcie, bo tutaj się jeden suwak rozwalił. I tu takie paski też były, co trzymały drzwi, to też się pourywały. W ogóle przez te wiatry w tym roku tak mi się ta folia porwała, że to normalnie o tutaj i tam, na każdym rogu praktycznie się rozerwało. Parę razy ją poderwało, musieliśmy poprawiać, jak te wiatry były na wiosnę. Chyba w przyszłym roku trzeba się rozejrzeć za nową tą folią całą. Strasznie jest okej, ale ta folia już po prostu drugi rok jest, powiem wam, i się strasznie poniszczyła. No dobra, to by było na tyle. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się.